Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi i kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: wy dajcie im jeść. Rzekli mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po 100 i po 50. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było 5000 mężczyzn. Jezus podczas swojego ziemskiego życia czynił wiele znaków i cudów. Wszystkie one miały uwiarygodnić Jego nauczanie i utwierdzić wiarę Jego uczniów. Cuda są potrzebne, aby wzrastała nasza wiara, nasze przeświadczenie, że Bóg jest dobry i że zawsze jest po naszej stronie, że pragnie zawsze naszego dobra. Czy jesteśmy w stanie dostrzec cuda, jakich Bóg dokonuje również w naszych czasach? Łatwo przejść obojętnie wobec potęgi Boga. Cierpimy na duchową ślepotę, nie widząc Bożego działania w naszym życiu. Zbyt szybko racjonalizujemy, szukając za wszelką cenę jakichś naturalnych wytłumaczeń dla Bożego działania. Chcemy być samowystarczalni, jak apostołowie. Szukamy pieniędzy i piekarza, kiedy przed nami stoi Pan całego wszechświata, żywiciel każdego stworzenia. Jeśli Pan domu nie zbuduje, czytamy w Psalmie 127, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Chrystus jest Bogiem i ma pełnię władzy nad całym stworzeniem. Dlaczego się chełpimy z posiadania tego i owego? Przecież wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy, zawdzięczamy Bogu. On o nas nigdy nie przestaje się troszczyć. On czuwa nad nami we dnie i w nocy. On nas prowadzi po bezpiecznych drogach. On jest zawsze przy nas, nie odstępuje nas nawet na krok i to nawet wtedy, gdy schodzimy do Szeolu. Bądźmy Mu zawsze wdzięczni za Jego ogromną miłość względem każdego z nas.